Dzień dobry, witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Dzisiaj mamy 8 maja, jest to drugi lot z miejscowości Legnica. Przełożyliśmy na poniedziałek z niedzieli, bo w niedzielę były warunki fatalne i żeśmy przełożyli, chociaż dzisiaj te są bardzo wymagające, tylko że są lepsze, jest lepszy pułap chmur i słoneczko świeci, tylko zimny, chłodny wiatr. Myślę, że jakieś tam 1100 osiągną tą szybkość dzisiaj, no to będzie wymagający lot. Chociaż ostatnio my też żeśmy przenieśli pierwszy lot na poniedziałek i lot miał 1200 szybkość, także... No właśnie, panie Leszko, a jak po pierwszym locie? Po pierwszym locie, no super, super, można powiedzieć, złota medalistka pierwsza na oddział. 16 gołębi jest pierwszych, w tym 3 tam, już nie wiem, 7, 8 chyba i 9 i później znowu moje, nie, w tych 16. Są 3 z oddziału gołębie. Bo pan dalej nią lotuje. Tak, tak, no, lotuje. No oczywiście, jak najbardziej, nie? A tym bardziej, że zmotywował mnie Zdzisiu Karoń, bo był artykuł, pisał o niej, nie? I zmobilizował mnie, zmotywował mnie do tego, no i daje, nie? No, także za jego naradą jeszcze samca wycofałem, bo bym powiedział, wycofaj go, nie daj go i nie daję go. No i to zaowocowało, no ja tak robię, ale u mnie jest to, że wszystkie gołębie chcę wkładać do kosza. Mam dużo gołębi, wszystko do kosza nie może. Ale chociaż teraz, dzisiaj na dzisiejszy lot zrobiłem trochę inaczej, że poszło tam chyba 79 gołębi tylko, nie? No to 50 z GMP plus tam jeszcze inne, no bo po prostu się te gołębie wybijają, mam całą tą linię tych gołębi, tych super czempionów. Zobaczymy co dalej, obserwujcie koledzy, ale na chwilę obecną numer jeden w Polsce te gołębie. No, tyle olimpijczyków w ostatnich latach, no to w głowie się nie mieści, nie? No. Także jestem bardzo zadowolony i zobaczymy, jak dzisiaj to nam wszystko wyjdzie, nie? Oby nam dobrze wyszło. A jakie warunki na miejscu wypuszczania? Warunki na miejscu super były, tylko że chłodnawo było, tam 8 stopni było temperatura, nie? Ale żeśmy nie czekali, gołąbki poszły idealnie, w swoim kierunku całą grupą poszły, tak samo ich z pierwszego lotu, cała grupa poszła, także lot powinien być dobry. Te gołębie trochę słabiej przygotowane, to wiadomo, że one zostaną trochę w tyle, ale później stopniowo i dojdą i nie powinno być takich strat, jak wczorajsza niedziela była, nie? A dzisiaj jest poniedziałek, 8 maj, nie? Także decyzje trzeba mądre podejmować, przekładać loty. Wiadomo, że ludzie pracują, denerwują się i tak dalej. No ale trudno, no podłączysz, czy kolega, czy żona, czy kochanka ci tam przypilnuje i nie ma sprawy. No i będziesz zadowolony z tego, a nie żeby cały oddział zgubił gołębie i później żebyśmy już nie mieli co wkładać i siedzimy w domu i nie patrzymy. Po to je hodujemy, te gołąbki, zimą opiekujemy się, żeby sobie popatrzeć. To jest największa adrenalina. Ty ze mną teraz przyjechałeś, rozmawiasz, a ja cały nabuzowany jestem. Jestem, już czekam i kurde i nie wiem co, chociaż już swoje lata mam, a mimo to, nie? No, ciężko było, bo gołębie były moje mało trenowane przed lotem, nie? Bo miałem operację, nie? No i miesiąc temu dopiero zacząłem trochę coś z nimi. Cztery treningi, ale jeden z kabiny był, nie? No a dzisiaj już jest trzeci z kabiny, także jest wszystko okej. I wszystkie loty super. Super, jeszcze można powiedzieć super i do oddziału i do mnie, bo na razie jest ok, nie, szybkości miały super, bo też żeśmy przełożyli, jak mówiłem wcześniej, nie, także czekamy dzisiaj, zobaczymy jak to będzie, jak przyleci, czy cała grupa przyleci, czy pojedynczo będą przylatywać, zobaczymy jak to będzie, nie. Bo jeżeli chodzi o klapy, to mamy... Tu i tu u góra, i tam drugi. Ale tak, a ten drugi gołębik jest cały, został w domu, tam jest gniazdowa, to w ogóle dzisiaj nie dawałem w ogóle, bo to nie ma co, za dużo. Czyli większość gołębi siada na tą klapę tutaj za panem. A, wszystkie mają prawo siąść gołębie, nie, no wiadomo. Jak ja bym ci pokazał, Łukasz, jakie samce zostały w domu, to jest aż żal, że te gołębie są. I to będzie, później musimy to oddać na pigebuk te gołębie. I to są wszystko te super czempiony. Aż jak mówię, to aż szkoda, te gołębie powinny być używane. No ale ile? Tak samo i młode. Z młodymi to samo jest.
To dobre. A teraz mam wszystko, jedna ta linia. Zobaczycie, ja już w Polsce, w Anglii, w Ameryce, no to żeśmy mówili ile razy, nie? Te gąbie się sprawdzają, te gąbie chodzą niesamowicie. No, to nie ma dwóch zdań. No, zobaczymy, co, jak dzisiaj będzie, nie? Także czekamy za lotem i zobaczymy, jak to będzie, czy dobrze, czy nie. To ja jeszcze, panie Leszku, zapytam, bo wspomniał pan, jak do pana jechałem, że szykuje pan się gołębi do wysyłki na wspólne gołębniki. Jakie wspólne gołębniki pan obstawia? Szykuję, ale nie wyślę, bo nie zdążę. Jutro dopiero. Jutro. Giewont, Krakus, Małopolska i Super Gołąb, nie? Okay, czyli dosyć sporo. No, cztery, tak się zabawię jeszcze tam. To właśnie chcę te dawać, te gołębie, nie? Wiadomo, że na wspólnych gołębnikach gołębie inne latają, to jest raz. Przyleci... Ale pan miał już sukcesy na wspólnych gołębnikach. Były, te gołębie wygrywają. Tak. Był pierwszym z lotu, pierwszy as był na Giewoncie i druga drużyna była, nie? Także wygrywałem. Tak samo te super czempiony w super gołębiu dwa lata temu chyba, nie? Do półfinału, dobrze, można jeszcze tam sprawdzić, do półfinału był trzecim asem z tych gołębi też. W Hiszpanii, w Korabi. Po półfinale trzeci as na 2600 gołębi tam w Hiszpanii, w Korabi. No to coś pokazują te gołębie. Tak samo i teraz już telefony mam, już koledzy mówią, że no rewelacja, nie? Wczoraj tak samo, no nie będę nazwiska wymieniał, no mogę powiedzieć, bo Arek się tam, Wojda nie obrazi, nie? No to tak samo wczoraj lecieli, nie? I mimo to sobie te gołębie dają radę, no. Łukasz, może teraz sam wejdziesz tam do gołębnika i pokażesz, ile z tego jednego gołębnika zostało samczyków tu i nie poszło, a one aż się proszą, dwulatki roczne. To będą, wszystko te gołębie będą wkładane oczywiście, ale jak będą loty rejonowe, 500-ki. Tam pójdą wszystko i pójdzie ostra selekcja i muszą wygrywać. Wchodź, zobacz sobie tam. Ile tych samczyków, patrz. Na pierwszym locie oczywiście one były, wszystkie, nie? Czy ile tu gołębi zostało? Tu 32 samce. Czy te gołębie dopiero pójdą na 500, jak zrozumiałem, tak? No na 500, niech się wykażą. I tyle, no. Tam z tamtego gołębnika jest gniazdowa. No nie chcę, żeby po prostu mi zabierały koeficjentów tym z 50 do GMP. No po prostu o to mi tylko chodzi, nie? Żeby nie zabierały z 50. Bo no to są wszystko te super czempiony i to cała banda przyleci i z tego ci przyleci 20 gołębi pierwszych, przypuśćmy, a będzie 7, 8, 10 tych. No i zabierają koeficjenty i co? Jak chcesz grać, to musisz umieć grać. No, idziemy, bo już gołąbki mogą zaraz pokazać się, także czekamy. Dobry lot. I to roczny 303 z tego 303, taki numer, to jest brat Złotej Olimpijki. I ona powinna być pierwsza, patrz, i samiec, kurde, i to jest, nie jest gołąb z 50. I po co ja mam wkładać takie gołębie, jak mi zabierają? Ale popatrz, kurde, jeszcze pójdziemy, zobaczymy, albo ja pójdę zobaczyć, czy to jest on, faktycznie, 3003. 42, 3003, no, brat tej Złotej Olimpijki. I on ostatnio był drugi czy trzeci i dzisiaj znowu, i dlatego go dałem, a nie jest w 50. Chodź, idziemy, bo gołębie będą. Patrz, ale porozrywały się strasznie. O kurde, nie ciekawie. Porozrywały się niesamowicie. Kot. Teraz chyba jest Olimpijka będzie, ale kurde. Nie ma jeszcze jej. Chodź, kot, 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 kot,
standardzie to był brat olimpijki, złoty medal. Ten teraz co wchodzi. Teraz chyba dopiero olimpijka, no kurde. Chodź, 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 patrz jak chodzą, tła, pierdzie. Im trzeba dać 400 kilometrów. O, teraz jest olimpijka. Patrz, 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 patrz. Ale nie tak miało być. Miały być te, co ja chciałbym. Pierwszy, pierwszy, pierwszy. O. Chodź, 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 chodź. Bombardują, jak nie wiem. Patrz tu, jak ładnie idą. Tu, ile się oderwie? Piękny dzisiaj. Takie mają być loty. Tu, 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 patrz. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Wschodzeniem to super, nie? Wchodzą. Wchodzę, no. Co, już od tyłu wracają, patrz. Już od tyłu nawet wracają pod wiatr. Odpowiedzialni za wypuszczanie lotów powinni mieć pojęcie o wypuszczaniu. I tak gołębie będą siadać i nie będzie strat, a nie tam jakieś głupie zagrywki. Syn pierwszego, o, no i zaraz wszystko w domu. 79 gołębi i zaraz wszystko w domu, no. I pod wiatr. Tu same te sama śmietana ta. No. No. Patrz, patrz, patrz. Jeszcze kurde. Jeszcze mało. Chodź, 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 chodź. Kolejna. Patrz, patrz, same piersiaki lecą. Chodź, 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 chodź. No i teraz daj 150 gołębi, to się powybijają i co? Teraz na chwilę obecną mamy 41 gołębi z 78. To ja patrzę tam, olimpijkę, gdzie ona jest, kuźwa, olimpijka i... która była? No, patrzę, nie widzę jej, kurde. Jest, 12 dopiero, kurde mole, 45, 9, 40... Tam, że była pierwsza, teraz jest 12. Co? No, no. Kurde, 12 to za daleko, bo to już koeficjent kiepski. Ona musiała być pierwsza. Nie ma, za, nie ma, zawsze trzeba mi szczęścia, a to nie, no ile to, troszeczkę. Gołębi było zakoszone ile, 70? 8. 78. 78, no i siadają, no, pa, zobacz tu. Super, super, super lot. Super lot, tylko jakby była ona pierwsza, nie jej brat. I zobacz, dałem tylko 78, żeby się nie wybijały, a mimo to jeszcze. Temperatura teraz ile będzie? 7 stopni, więcej nie ma. I co? Młode gołębie, koledzy, to tak, rozpierzone, ale nie stare gołębie, które mają pełną pokrywę i dobrze przygotowane. No. 40 i jeszcze raz idę zobaczyć, w ilu minutach my mamy te gołębie? Pod wiatr! Już, jeszcze idą, to zaraz pójdziemy od pierwszego i to patrz. A, chodź, 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 chodź. Ale popatrz, jak ten jeden odstawił, nie? Jak wyskoczył. Ale drugi raz. Pod wiatr, takie lot, to ma być ściganie. Łukasz, ściganie, nie, może temu się uda, może temu się nie uda. To ma być ściganie, nie spychanie gołębi i tak dalej. To jest lot prawdziwy i są prawdziwe zawody, a nie z wiatrami bocznymi i tak dalej.
Chodź. Tamte dobijają się do tamtego gomika, bo tam sobie gniazdowej widzisz, siedzi i nawet nie będzie odbity. No ale wiesz, wszystko jest okej, tylko pierwszy roczny znowu brat tej złotej olimpijki, wiesz? Ja nie mam go w 50, ale ostatnio mi strzelił chyba za trzeciego, nie? W tej grupie był. No to mówię, kurde, dobry konfident ma, to go zaryzykuje, a ten walnął, kurde, pierwszy, a ta jest dopiero bitna za 12 odbita, nie? A to które pierwsze pływnie były? 42. 42, o kurde. No już prawie wszystko w domu, nie? Jasne, gwinda, ja tu mam 5 gołębi. Co? 5 gołębi. Ile masz? 5 gołębi. 5? No. No, się zlecą jeszcze, no. No dobra, no na razie, no. Na razie. Tak gołąbki zachowują się po locie, co przyleciały teraz. Nie? Ale gołąb musi być gołąb. Gołąb i jeszcze raz gołąb. Widziałeś, same te z linii tej olimpijskiej, tej super czempiony, pierysiak, wszystko to siada. No. Także jestem bardzo, bardzo zadowolony. Tylko żeby medalistka złota była pierwsza znowu, to bym miał znowu jedynka, tak to jest 12. 12 to już jest koeficjent za duży, będzie miała jakieś 6, 7, to już jest dużo. To już jest dużo, także człowiek chce, żeby było jak najlepiej, ale to nie zawsze tak wychodzi. Wystarczy tylko kilometr, zejdzie z linii, drugi kilometr to jest 2 minuty, no i tak się stało, a nie poszła prosto, nie? Ale no, jest fajnie, pogoda jest idealna, teraz wietrzysko było, teraz trochę mniej nawet, nie? Jest fajnie. Panie Leszku, to pokażę teraz listy z tego pierwszego lotu, tak? Z pierwszego lotu, no, szybkość była 1288, szybkość. I 12 minut konkurs tylko na bazie 1-3, 12 minut w Strzelcach. To jest przy 1700, jak mieli w niedzielę takie, ja patrzyłem tam na listy konkursowe, to mieli 1600, 1700 i mieli dłuższy czas konkursu, czyli jaki poziom jest w oddziałach. A tu jest 12 minut, 1200 do 1160 spadająca. I wtedy miałem 16 gołębi, w tym 8, 9 i 10 od innych hodowców. Olimpika była pierwsza, tak? Olimpika była pierwsza, teraz jest 12, ale znowu jej brat był 15 na pierwszym locie, a dzisiaj jest pierwszy. Nie wiem, czy będzie w oddziele, nie? No, czy będzie pierwszy. Ale cała ta linia olimpijska, potem Mont Everest, wszystko siada bezbłędnie po tych parach, nie? Także jest super i tu pokazywałem tobie, bo ktoś tam nie uwierzy, tym 3003, po których jest gołębiach. Czy to jakby brat do olimpijki, tak? Tak. To 8848 pokazałem, a 8848 dodał tą złotą medalistkę i tu tam są na aukcji gołębie będą. Takie gołąbki na aukcji. Później będziemy omawiać, to dałem same te najlepsze śmietane, dałem koledzy. Także po olimpijce tej 5300, tak samo 5300 olimpijka jest 8848. No tu dalej, nie? To nie ma innej opcji. No, także zobaczymy, obserwujemy pielisiaka dalej, jak leci i jak te gołębie się sprawdzają. Na razie jestem dumny. No. No, chciałoby się, żeby był pierwsza dzisiaj też, no, ale niestety, no kurde, nie zawsze tak jest, nie? No, 12, jak będzie w oddziele 12 czy tam 20, to też będzie miała dobry koeficjent, ale 20 gołąb już ma 7 koeficjent, to już nie jest wynik olimpijski, tu muszą być jedynki, dwójki najdalej, koeficjenty takie, żeby wygrywać, no. Ale z pierwszego lotu się udało, nie, no. No dzisiaj też się udało, fajnie, no liczyłem na nią, bo to jest 3-letnia samica, nie, to już liczyłem na nią, że powinna sobie dać radę, a mimo to, widzisz, delikatnie gdzieś tam zepła, poszła inną grupą, może coś gdzieś, i już zabrakło jej te 2 minuty do pierwszego. Ale jak konkurs będzie trwał parę minut, żeśmy tam patrzyli, to jaki czas tam było od 42 do 50. Może pójdziemy jeszcze raz, zobaczymy, to powiemy dokładnie w ilu, w jakim czasie.
pod wiatr, silny dzisiaj wiatr. A więc tak, 10.03 jest 65 gołębi, tak? Pod wiatr, silny, mocny wiatr. A pierwszy gołąb był 42. 9.42, czyli ile to mamy minut? 18, 19, 20 minut, 65 gołębi już jest. Pod wiatr. A czekaj, a w szybszym czasie ile było, jak było 42, to czekaj, zobaczymy ile było 9.56, mamy 56 gołębi, koledzy, 56, to jest ile? 42, 11 minut, 11 minut, 56 gołębi, 76. 11 minut. No także no jest się czym chwalić i tyle, no trudno. No. Takie są realia. No. A tym bardziej, że na stare lata, nie, Łukasz, to człowiek się musi cieszyć. No bo co mi pozostało? Tylko ty gołębi się cieszy, nie, jak dobrze przylecą, nie? No. Także dobry lot, wszystkich zapraszamy na aukcję.